Aga i Nora to mama i córka w wieku około 3 i 2 lat. Suczki miały kilkoro opiekunów, którzy zgłosili się do nas po pomoc. Obydwie suczki są bardzo miłe, uwielbiają kontakt z człowiekiem. Muszą się nauczyć poprawnie chodzić na smyczy, przejść wszystkie szczepienia, a młodsza – zabieg sterylizacji. Obydwie nie są jeszcze zaczipowane. Lubią dzieci. Stosunek do kotów i innych psów jest jeszcze nieznany. Najlepszą formą dla Agi i Nory będzie adopcja przez jedną rodzinę. Suczki są ze sobą bardzo zżyte. Witani to niewątpliwej urody 1,5-roczna sunia, która była już pod naszą opieką w zeszłym roku. Szybko znalazła dom, w którym mieszkała z 2 innymi psami. Jednak los potoczył się tak, że ponownie jest z nami i niezbyt dobrze znosi pobyt w boksie. Witani jest mądra, zna podstawowe komendy, na smyczy początkowo ciągnie, ale później skupia się na przewodniku i spacer z nią staje się czystą przyjemnością. Ma pozytywny stosunek do dzieci, z kotami nie miała jeszcze do czynienia, a w kontaktach z psami woli te mniejsze od siebie. Jest zaszczepiona i zaczipowana, czeka na sterylizację. Urwis to 1,5-roczny psiak odebrany przez nas interwencyjnie z bardzo złych warunków. Miał wyłysienia na grzbiecie, był wychudzony, jednak nadal jest mega radosny i wdzięcznym młodziakiem. Ładnie chodzi na smyczy, dogaduje się z innymi psami. Aktualnie mieszka w boksie z Habanem. Przez swoją przeszłość zdarza mu się bronić swojej miski, ale jest to do opanowania. Ma pozytywny stosunek do dzieci. Kotów jeszcze nie poznał. Jest zaszczepiony, czeka na kastrację i zaczipowanie. Zanim oddamy Wam pod opiekę jednego z naszych podopiecznych, chcemy Was lepiej poznać. Osoby zainteresowane adopcją otrzymają ankietę, którą należy wypełnić i odesłać.